Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. To takie ludzkie, starać się być najlepszym, ważniejszym od innych. Apostołowie jeszcze nie rozumieją logiki Boga, dlatego sprzeczają się między sobą o to, kto z nich jest największy. Chęć bycia lepszym od innych lub ważniejszym należy osadzić na właściwym fundamencie. Jest nim oczywiście miłość, bo przecież miłość jest głównym przesłaniem dobrej nowiny i naczelną regułą życia chrześcijańskiego. Jezus wykorzystuje tę ich sprzeczkę, aby wyjaśnić apostołom i nam, o co winniśmy zabiegać. Jeśli chcemy być pierwsi i najwięksi w Królestwie Bożym, to znowu nie jest takie trudne. Wystarczy, jak staniemy się pierwszymi w miłowaniu i największymi w służbie innym. Kto się najbardziej uniży, stając się sługą sług, ten prawdziwie jest największy. Tą samą zasadą żył przecież nasz nauczyciel Jezus z Nazaretu. On sam siebie uniżył, stając się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. On ogołocił się z godności boskiej, a potem również ludzkiej, stając się wzgardą i pośmiewiskiem dla ludzi. Zawieszony jak złoczyńca na krzyżu hańby, był uznany za ostatniego z ludzi, potraktowany przez ludzi jak śmieć, którego wyrzuca się precz. Nie szukajmy chwały, jak i On jej nie szukał. Szukajmy miłości i okazji do służenia innym, a znajdziemy chwałę, którą jest sam Bóg.